Więc tak mnie traktują, no, jako mistrza tradycji, więc chyba muszę się po prostu z tym pogodzić, że tak już jest, no, że tym mistrzem jestem. Zgłoszono się do mnie, żebym nie poprowadził takie zajęcia z młodzieżą. Ja oczywiście chętnie się zgodziłem, bo już takie zajęcia wielokrotnie prowadziłem w różnych miejscach. Tym bardziej, że no, tej kulturze muzycznej pogórzańskiej coś się należy. Przynajmniej, żeby ona była kontynuowana w jakimś formie. No, niekoniecznie może od razu takiej scenicznej, wielkiej, kolorowej typu zespoły pieśni i tańca, ale również użytkowo. Ja cały czas do tego zmierzam, że ta muzyka, ona wyszła od ludzi, wyszła z wesel, z potańcówek i potem uczyniono z tej muzyki formę taką sceniczną na wielkie sceny. Pokaz tańca i muzyki, który miał na celu no, zrobienie show i pokazanie ludziom z miasta, jaka to jest wysoka kultura na wsi ludowa. I to było podczas PRL-u bardzo, bardzo dobrze rozwinięte, to prosperowało. No i dzięki temu ta muzyka przetrwała, bo ta forma użytkowa muzyki, ona zaginęła. Zaginęła w tym sensie, że dzisiaj na wsi ludzie już nie śpiewają przy pracy, ludzie na wsi już nie tańczą do żywej muzyki, ludziom na wsi podoba się całkiem inna muzyka, niekoniecznie ludowa, bo wiadomo, świat się zmienia, wszystko ulega zmianom, ale tak jak mówię, żeby zachować to, co było dobre, to my musimy trochę wrócić się wstecz i po prostu temu służą takie projekty właśnie, żeby zachęcić młodych ludzi, zachęcić adeptów, młodzież uczącą się muzyki, którzy już mają pewne umiejętności nabyte w szkole muzycznej, żeby oni mogli dalej kontynuować muzykowanie, niekoniecznie muzyki klasycznej, bo do tego celu jest powołana szkoła muzyczna, ale nie każdy kończy akademię, bo ktoś może skończyć szkołę pierwszego stopnia czy drugiego stopnia i potem nie pójdzie na akademię z jakichś tam względów, albo się nie dostanie, albo po prostu życiowo nie jest w stanie pogodzić tego, pójdzie do pracy i odkłada instrument i nie gra. A nasza kultura na tym cierpi. Dlatego myślę, że żeby połączyć to muzykanstwo po prostu z osobami, które w jakiś sensie są profesjonalnie już przygotowane do gry, żeby nauczyć ich melodii, bo to jest sprawa bardzo prosta, ten przekaz tradycji. Nauczamy melodii, które z dziada pradziada dotrwały do naszych czasów. I oczywiście, żeby być muzykantem, rzemieślnikiem dobrym, to trzeba tych melodii znać kilkadziesiąt, kilkaset nawet, żeby ograć wesele. Zanim nauczymy się basu, to może najpierw melodii się nauczymy, co? No to jest proste, na dwóch stronach tylko. No i właśnie, jak mówiłem, teraz myślę, że nadchodzą takie czasy, taka pora, żeby tą sytuację odwrócić, czyli tą muzykę ze sceny po prostu wziąć i z powrotem, jak gdyby, żeby ona trafiła z powrotem pod przysłowiowe strzechy, czyli żeby ludzie mogli do tej muzyki się bawić, bo muzyka oczywiście służyła rozrywce. Żeby można było tworzyć kluby tańca, żeby można było tworzyć potańcówki, grać nawet na weselach taką muzykę. Żeby na powrót ta muzyka stała się użytkowa, bo taki jej był cel i takie zadanie. Ja oczywiście mówię, że robiliście z tej muzyki wielkie show, szopki, cepeli i tak dalej.
ale to wcale też nie jest źle, ja tego nie neguję, bo dlatego, że dzięki temu te utwory, które ja się nauczyłem właśnie w takich kapelach, grając w takich kapelach właśnie po domach kultury, to dzięki temu te utwory przetrwały. No i co? I widzę w młodzieży, przynajmniej w tej, z którymi prowadziłem zajęcia i prowadzę nadal również zajęcia w innym miejscu, to po prostu widzę, jest zainteresowanie, ponieważ ta muzyka wcale nie musimy się jej wstydzić. Dlaczego? Dlatego, że to są utwory, pewne utwory są naprawdę skomplikowane, ambitne również i nie chodzi tylko o to, żeby hopsiu, tralala, biesiada i tak dalej, dobrze się bawimy, ale z tej muzyki można coś i zależy od tego, jak się to zagra, bo muzykant miał bardzo dużo swobody w tym, bo nikt mu nie narzucał. Gdy muzykant grał w Domu Kultury, to instruktor mu narzucał, masz grać tak, tak czy siak. Masz grać nutki tak, jak tutaj Oskar Kolberg napisał. Ale to jest tylko te nuty, to jest tylko po prostu przebieg melodii, którą należy ograć. I te warsztaty służą właśnie temu, żeby nauczyć młodzieży kreatywnego spojrzenia na muzykę. Żeby z tej muzyki zrobić coś, żeby przepuścić ją przez samego siebie również. Żeby zrobić coś indywidualnego mojego, żeby stworzyć swój własny styl, swoje własne ozdobniki. I w ten sposób ta muzyka dalej stanie się żywa i po prostu i można ją dalej rozwijać. Nie tylko ją po prostu jak gdyby zalać w formalinie i że ona jest taka, była taka w XIX wieku, czy tam na początku XX i już inna nie będzie i my tylko odtwarzamy. Nie chodzi o to, żeby odtwarzać. Jak pewno zauważyliście na tym koncercie, potraktowaliśmy te utwory po prostu jako bazę. A co zrobiliśmy z nich, to już było słychać na koncercie, że coś tam troszkę dodaliśmy od siebie. To jest proste, że jak występuje G i D, to G wtedy narzuca tonację. Jak występuje D i A, to D narzuca tonację na przykład. Jak występuje A i E, to E narzuca. Po prostu, że my to słyszymy tę tonację jako E, jeśli są dwa dźwięki tylko. Nie? Zaczęło we wczesnym dzieciństwie, bo ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie takie potańcówki były. I były kapele grały tradycyjne na żywo. Znaczy to już nie były takie kapele tradycyjne typu XIX-wiecznego, tylko to już był saksofon, to już był akordeon, prawda, klarnet, jakaś po prostu mała perkusja, to już takie zespoły grały. Wiadomo, bo ta muzyka się, wiadomo, ulegała przekształceniu zgodnie z duchem czasu. Był instrument saksofon dostępny, głośny, grano bez nagłośnienia, no to dlaczego nie skorzystać? No, były takie sytuacje, że jeden muzykant mi opowiadał, że on grał na skrzypcach, a potem kupił sobie saksofon i mówi, że po prostu jeszcze nie umiał na nim grać, ale już go brali na weselach, żeby tylko stał i żeby z tym saksofonem po prostu prezentował go, bo taki piękny świecił się i tak dalej. I ludziom się to podobało, prawda? Czyli ta muzyka tradycyjna, to nie jest tak, że... Bo, tak jak mówię, Oskar Kolberg zapisywał to wszystko, ale wyraźnie pisał, że to jest taki wariant, tu jest inny wariant. W tym regionie nie inaczej to grają. Że nie należy się trzymać tylko tych nutek. Po prostu to jest tylko taka baza do tego, żeby to rozwinąć. No, a moje zainteresowanie, tak mówię, z wczesnego dzieciństwa, gdzie stykałem się jeszcze z tą muzyką. W domu mój ojciec był muzykantem.
chociaż on już nie praktykował grania po weselach ani w żadnych potańcówkach, bo grał tylko sobie w domu czasami na mandolinie, bo na skrzypcach już nie mógł grać, bo jeszcze przed moim narodzeniem złamał sobie rękę i już po prostu nie był sprawny zbytnio. No ale przez to, że miał zainteresowania muzyczne, bardzo lubił gromadzić instrumenty i ja chyba mam po nim to też. I otaczał nas instrumentami i w domu zawsze było dużo instrumentów, nawet do tego stopnia, że ojciec stwierdził, że jest potrzebna gitara, bo teraz gitara jest na topie i musi po prostu wystarać się gdzieś o gitarę, no i rzeczywiście któregoś dnia przywiózł nam gitarę i tak się też zaczęło przygoda z gitarą. Muzykanci byli uważani za ludzi, którzy mają w jakiś sposób spółkę z siłami nieczystymi, bo dlatego, że to było trudne, jak to tak wszystko wygrać, nie? Były różne takie historie, że na przykład przyszedł zamówić wesele człowiek i chciał posłuchać, jak muzykant gra. A skrzypce wisiały na ścianie, on wskazał skrzypce, a zagraj tam mu co tam. I skrzypce same zagrały. No i ci ludzie wtedy uciekli. Jak mówię, no była zawsze mandolina, skrzypce, był bęben, był pełny skład i po prostu moi bracia starsi to grali jeszcze na takich potańcówkach, mając po 10, po 12 lat. Jeden grał na bębnie, drugi grał na akordeonie. I jeszcze do nich dochodził taki stary skrzypek, od którego też się troszkę uczyli. I jakoś to było. Ja te czasy pamiętam jak przez mgłę po prostu. Ale tak jak mówię, no to wychodzi oczywiście z rodziny od rodziców, bo mama też powiedzmy, że była utalentowaną śpiewaczką. Śpiewała nawet do tego stopnia, po prostu mówiła, że jej muzykanci nie są potrzebni, bo oni je po prostu mylą, bo oni za dużo po prostu fałszują. To już jak mają tak grać, to wolę sama zaśpiewać, nie? No tak to było. No i także i potem oczywiście zgodnie z duchem czasu, jak już poszedłem do szkoły średniej, no to zainteresowałem muzyką rockową, nie? Wtedy akurat był boom na rocka, więc grało się na gitarach. Nauczyłem się grać na perkusji również, bo akurat nie było komu, więc grałem na perkusji, potem to znów na gitarze. No oczywiście akordeon towarzyszył mi od wczesnego dzieciństwa zawsze i na tym akordeonie sobie tam próbowałem coś wygrywać. I kto grałem melodie, które tam słyszałem od mamy, od taty. Również grałem współczesne melodie, przerabiałem je. Różne, słuchało się dużo radia wtedy, więc było takie radio wtedy na średnich polach. Tam sobie jako dziecko sobie tym radiem kręciłem i często jakieś stacje bałkańskie. I tam wtedy fascynowałem się tą muzyką od dziecka, że tak powiem, bałkańską. I tam słuchałem tej muzyki i próbowałem też się uczyłem. Po prostu, co po prostu mi się spodobało. Grałem dla przyjemności, więc grałem to, co mi się podoba. Jak się mi coś nie podobało, to nie grałem, bo nie widziałem w tym celowości. No i potem jak skończyłem szkołę średnią, to tam gdzieś zacząłem pracować, wiadomo, i moja siostra zachęciła mnie, żeby pójść do zespołu pogórzania, że tam jest potrzeba, żeby ktoś się nauczył na kontrabasie grać. Ja nie miałem pojęcia wtedy o kontrabasie, no ale grając na gitarze, to po prostu już wiedziałem, co mam robić, bo to są cztery struny. Inaczej, grana jest również, wiem z tego zesłyszenia, że na Radomszczyźnie jest grana i w Lubelskim też jest grana szabasówka, jako taniec pochodzenia żydowskiego. Jest duży potencjał i ja myślę, że to się nie skończy tylko na tym projekcie, bo już stanowimy kapelę. I na pewno będzie zapotrzebowanie na to, żeby gdzieś zagrać. I myślę, że od czasu do czasu będziemy się dalej spotykać i będziemy dalej kontynuować, jakby grać, prawda?
Myślę, że to ma sens, duży ma sens, oczywiście, żeby tylko dostarczyć tych mistrzów, bo po prostu mistrzów jest coraz mniej. W innych rejonach Polski jeszcze jest dużo osób grających tradycyjnie, ale u nas to jakoś zanika. No, oprócz tych paru zespołów, które mamy, Pogórzanie z Gorlicy, tam w Dominikowicach jest zespół i Świnicowi. Tu w naszym regionie praktycznie to... Ja pamiętam wtedy, kiedy ja zaczynałem grać, to było mnóstwo kapel. Jeszcze dużo ludzi z mojego rocznika potrafiło tańczyć tańce. I mnie się wydawało, że to będzie cały czas tak samo. Ale minęło 30 lat i zauważam teraz, że po prostu jest całkowity zanik umiejętności tańczenia tych naszych podstawowych, prostych tańców. Oczywiście te tańce, ja mówię o prostych podstawowych, czyli polka, oberek. Bo te tańce wcale nie są proste, bo one są dosyć skomplikowane i one są warte tego, żeby się ktoś zajął tym, żeby ludzi uczyć tańczyć, po to, żeby mogli przyjść sobie na potańcówkę i potańczyć, żeby takowe były. I myślę, że ten projekt to ma sens właśnie z tego względu i żeby byli muzykanci do tego, no bo będą tancerze, no ale musi być, bo to są dwie rzeczy, które są spójne cały czas. My, szkoląc muzykantów, musimy zapewnić sobie również tych, dla których będziemy grać. Oczywiście możemy zrobić formę koncertową, tak jak to zrobiliśmy na zakończenie projektu, że zagraliśmy koncert. Ale tak jak mówię, no muszą być tańczący, żeby mogli być grający i odwrotnie tak samo. To możesz grać wtedy, wiesz co? Możesz grać wtedy, bo ta część jest bardzo wesoła. Możesz grać tu kwintę nawet, wiesz? Ta 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 da. A chwytamy tutaj. Raz, dwa, raz i dwa razy jak gdyby na D. Raz, dwa, raz i dwa razy na A. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Po prostu ta 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 ta. Da by G. Ta 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 ta. I D, G i D. Czyli gramy bardzo prosto, są tylko dwie funkcje. A muszę powiedzieć, że potańcówka to jest, granie do tańca to jest bardzo fajna rzecz. Dlatego, że wtedy muzykant jest po prostu, bardziej zachowuje się swobodnie, bardziej jest kreatywny. Tancerz jak gdyby również też go inspiruje. Inspirują się wzajemnie i po prostu I to idzie jakoś fajnie wtedy do przodu. Bo samo takie granie, przedstawianie powiedzmy folkloru na scenie, to no nie ma tej żywiołości. Nie ma, chyba że to rzeczywiście jest takie autentyczne, ale to, bo są kategorie pewne, są opracowane artystycznie, zespoły są autentyczne, to oczywiście są komisje, które to oceniają i tak dalej. To wszystko jest oczywiście też potrzebne. Ale tak jak mówię, no takie projekty myślę, że są potrzebne i powiem więcej, są potrzebne po prostu jeszcze projekty, których ludzi by trzeba było uczyć tańczyć i po prostu, żeby to wspólnie dalej do przodu, żeby ta kultura taneczna nie zanikła, bo tak jak mówię, po co w domach kultury tutaj w naszym regionie, oczywiście to też jest potrzebne, uczą na przykład taniec nowoczesny, ja oczywiście ktoś chce, lubi, prawda? I to ja tego nie neguję. Ale uczy się z obcych kultur tańce latynoamerykańskie na przykład, czy taniec towarzyski, oczywiście też nie jest to złe. Ale dlaczego się w takiej sytuacji zapomina o naszych tańcach, a jest naprawdę, mówię, samych Polek to jest chyba 20 rodzajów różnych po prostu, z różnymi krokami i przecież można to uczyć i to się naprawdę dobrze tańczy i po prostu, żeby o tym nie zapomnieć, bo dlaczego? Dlatego, że my po prostu, to jest nasze dziedzictwo i kulturowe i po prostu my musimy o to dbać, a już nie mówię, że to jest doskonały produkt i to można sprzedać turystom, naprawdę. To ta muzyka nasza, która jest tutaj, powiem, takim tyglu kulturowym, gdzie mamy wpływy węgierskie, słowackie, łękowskie, żydowskie. My możemy, jeśli w ten sposób potraktujemy to, to możemy bardzo wspaniale zrobić, że tak brzydko powiem, produkt muzyczny,
który się sprzeda po prostu wszędzie. To brzmienie, takiego brzmienia, powiem szczerze, zawsze szukałem i po prostu nie ma w muzyce, w znanej muzyce pogórzańskiej takiego brzmienia smyczkowego. Górale jak gdyby nie grają na dętych i na akordeonach i zostawili to archaiczne brzmienie właśnie, a pogórzanie poszli dalej za nowoczesnością, więc akordeony i inne instrumenty zmieniają brzmienie, melodie są te same. Uważam, że ten koncert w Gorlicach był koncertem, który objawił, że tak powiem, na nowo ludziom po prostu, bo tą muzykę, o której się zapomina, ponieważ był bardzo dobry odbiór. Był bardzo dobry odbiór, były naprawdę bisy, nie chcieli nas wypuścić stamtąd. Także myślę, że ten koncert był, że tak powiem, spełnił swoją rolę. Jeśli chodzi o ten projekt, prawda? Żeby pokazać ludziom, że jednak można po prostu w ten sposób również zagrać. Niekoniecznie musi to być pełne takie instrumentarium, tylko w sposób XIX-wieczny na samych smyczkowych instrumentach.